Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Bezi, dzisiaj sobie porozmawiamy o Dead Island Definitive Collection. Jeśli chcecie zobaczyć trailer, niestety nie mogę go umieścić w swoim filmie, gdyż zawierałby to prawa autorskie. Zobaczcie sobie do opisu, tam macie link. Więc po obejrzeniu tego traileru możecie zabrać się za oglądanie mojego filmu, żeby być bardziej w temacie. A więc Dead Island Definitive Collection, czyli Dead Island 1 oraz Dead Island Riptide zremasterowane, czy może już bardziej zremake'owane. Wersja obu części na PlayStation 4, Xbox One oraz PC-ta. I teraz pytanie, czy będzie to warto w ogóle kupić. Warto będzie, jeśli po prostu nie graliście, bądź... No, jeśli nie graliście, bo jeśli graliście, to według mnie po prostu totalnie się nie opłaca. Więc jeśli macie powiedzmy PlayStation 4, Xbox One, PC-ta, a nie graliście w Dead Island, warto poczekać na tą wersję, gdyż no... Zostało to wykonane na silniku Dead Island 2, które ostatnio gdzieś no zaginęło w akcji, że tak powiem, jeśli chodzi o właśnie Dead Island 2, ale o tym na razie nie będziemy mówić, bo nie ma za dużo informacji. Wchodzi więc Dead Island na nowym silniku, czyli nowa grafika, nowa oprawa, nowy system oświetlenia, polepszenie animacji i tak dalej, czyli typowe dla remake'ów, remasterów rzeczy, które były na poprzedniej generacji i chcą wejść na nową. Tylko czy warto? Jeśli by to był sam remake, remaster Dead Island 1, powiem wam, że byłoby warto, bo naprawdę Dead Island 1 była naprawdę, naprawdę świetna. I zaś jeśli chodzi o Dead Island Riptide, niestety nie było to zbyt imponujące. Gra została naprawdę nie zjechana, ale dostała naprawdę bardzo niskie noty, nie przybijające chyba nawet 6. Jeśli się mogę mylić, ale wiem, że zwykle to były 5, 4, max, właśnie może te 6, nie więcej. I to właśnie jest pytanie, czy warto jest remasterować grę, która niezbyt dobrze się przyjęła. Oni po prostu próbują wraz z Dead Island 1, która była naprawdę bardzo dobra, próbują nam na siłę wcisnąć tego Riptide. No chyba, że poprawią te niedoróbki, błędy i tak dalej. Właśnie przez które Riptide było bardzo słabo odebrane. Nie tylko w Polsce, ale ogólnie. Więc no, jeśli poprawią te właśnie niedoróbki, to Riptide może być naprawdę wtedy bardzo dobrą grą. I wtedy nawet zapewne ja kupię, gdyż edycja nie ma być droga. Na PC to ma kosztować 99 zł. Na konsole nowej generacji pewnie też nie sięgnie więcej niż 150. Maksymalnie pewnie może do 180 dojdzie. Nie więcej, obstawiam. Bo szczerze nie czytałem właśnie o cenach na PlayStation 4 i Xbox One, więc to was przepraszam. Więc na PC-ta będziemy mieli 99, na konsolę odrobinkę drożej, jak to wiadomo, na konsolę. Jednak no będzie warto zagrać dwie gry w cenie, że tak powiem, bardzo przystępnej, jeśli nie grało się. Ale jeśli się grało, to wydaje mi się, że nie opłaca się kupywać, bo znamy historię, nie zostanie dodane nic nowego, żadne nowe questy. To co było, to będzie, tylko w ulepszonej wersji, więc... Ja kupię pewnie dla sprawdzenia, czy Riptide zostało naprawione, więc zobaczymy. The Thailand Definitive Collection może być naprawdę bardzo fajne, tylko jeśli zostanie poprawione te błędy w Riptide. Jeśli zostaną poprawione, gra znowu może uzyskać niskie noty, co niekorzystnie może wpłynąć na sprzedaż właśnie tej gry. Nie będę się tu dużo rozwodzić, bo praktycznie już wszystko powiedziałem i... Po prostu, jeśli nie graliście, naprawdę warto kupić, zwłaszcza za, no może nie śmieszne pieniądze, ale za małą cenę, za niską cenę. A jeśli was, no nie wiem, nie interesuje remake, a chcielibyście zagrać, to możecie po prostu sięgnąć na wersję z G2A i kupić sobie dwie części, pewnie za 20 zł na peceta. Ale aczkolwiek, jeśli nie macie dobrego peceta i macie konsolę, no to warto poczekać i kupić tą wersję na silniku Dead Island 2. Tyle w tym temacie. Jest to dobry pomysł. Jeśli oczywiście zostaną poprawione błędy, powtarzam się, wiem. Ale jest to naprawdę dobry pomysł. Dobry pomysł jest zremake'ować to, czy też zremasterować. Tutaj dokładnie nie ma powiedziane, co to jest. Więc, no cóż, mam nadzieję, że wam się spodoba to. Spodobał wam się sposób prowadzenia tego filmu. Może was zachęciłem do kupienia Dead Island Definitive Collection. Jeśli wam się spodobał materiał, zostaw kciuka w górę, aby mnie zmotywować do dalszych filmów. Zostaw również komentarz i napisz, czy będziesz kupował nowego Dead Island,
czy grałeś, czy ci się podobało. A jeśli jesteś nowy na moim kanale i spodobał ci się materiał i nie chcesz przegapić innych, zostaw subskrypcję i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej, bajo!